Fatum ciąży nad tym miejscem? To już kolejna śmierć duchownego. Ksiądz Arkadiusz, a teraz ksiądz Sylwester. Spod Białegostoku napłynęły tragiczne wieści. To kolejna śmierć duchownego w Rybnikach. Nad fragmentem drogi krajowej nr 8 ciąży fatum? Rybniki pod Białymstokiem. Prosty odcinek drogi krajowej nr 8. Po raz kolejny fragment tej trasy stał się miejscem tragicznym. Miejscem śmierci dla kolejnego z duchownych. Rybniki. Tragiczny wypadek ksiądz Sylwestra Szyluka. W czwartkowe popołudnie, 27 czerwca, w Rybnikach na trasie Białystok-Augustów doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął ksiądz Sylwester Szyluk, proboszcz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej z nieodległej Kuźnicy. Duchowny jechał motocyklem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Citroenem, jadąc z kierunku Białegostoku, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście z kierunku Augustowa. Motocyklista uderzył w jej pojazd i niestety poniósł śmierć na miejscu, przekazała fakt.pl sta. Sierżant Agnieszka Ulman z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Parafianie są zdruzgotani śmiercią proboszcza. Modlą się w jego intencji. Duchowny był bardzo lubiany i ceniony przez mieszkańców. Reklama. Tragiczną wiadomość obiegła nasz region. Do domu ojca odszedł po tragicznym wypadku ksiądz Sylwester Szyluk. Niech dobry Bóg przyjmie cię do swojego królestwa. Wynagrodzi wszelkie dobro, którego dokonałeś, napisał Artur Gajlewicz, burmistrz Dąbrowy Białostockiej. Tragedia w Rybnikach. Nie żyje ksiądz Arkadiusz Pietuszewski. Fragment drogi krajowej nr 8 nie pierwszy raz stał się miejscem śmierci duchownego. Niespełna 3 lata wcześniej również w Rybnikach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął ksiądz. W czwartkowe popołudnie, 29 lipca 2021 roku, na prostym odcinku drogi Augustów Białystok kierowca Nissana z nieznanych przyczyn zjechał wprost pod tira. Osobówka była potwornie zniszczona. 50-letni kierowca nie miał szans na przeżycie. Jego ciało zostało zakleszczone w pojeździe. Kierujący tirem 35-latek został ranny i trafił do szpitala. Mężczyzna był trzeźwy. Ofiarą potwornego wypadku był ksiądz Arkadiusz Pietuszewski, 50 litrów, były proboszcz sanktuarium w Studzienicznej koło Augustowa. Kapłan pochodzący z Berżnik na Suwalszczyźnie. Pełnił posługę także w parafiach w Ełku i Piszu.